Marzysz o kresce, ale masz opadającą powiekę? Mam na to rozwiązanie. Zostań ze mną i poznaj triki, dzięki którym podkreślisz swoje spojrzenie. Ania, wspominałaś mi o tym, że zawsze marzyłaś o makijażu z kreską, ale nie do końca Ci to wychodziło ze względu na opadającą powiekę. Tak, dokładnie. Bardzo często miałam problem z tym, żeby dobrze wyrysować tą kreskę, tak, żeby oko jeszcze bardziej nie zamykać, tylko żeby je otworzyć. Super. W takim razie mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu będzie Ci zdecydowanie łatwiej ten makijaż stworzyć, bo mam dla Ciebie kilka naprawdę fajnych trików, które zdecydowanie ułatwią sprawę. Super. Zaczniemy niestandardowo, bo właśnie od dolnej powieki, dlatego że to, co chciałabym Ci dzisiaj zaproponować, to wyrysowanie tej kreski nie stricte na górnej powiece, tylko właśnie wyciągnięcie jej od dołu. Czy miałaś okazję już taki makijaż mieć kiedyś na sobie? Nie, nigdy. No to dziś będzie ten pierwszy raz. Zacznę od takiego neutralnego cienia, którym delikatnie zarysuję kontur oka i wyznaczę sobie ten kształt kreski. Będzie mi po prostu łatwiej właśnie wyciągnąć później tę kreskę. Spójrz do góry. Na razie dosłownie tak orientacyjnie zaznaczam sobie całą linię rzęs na dole i prowadzę, zobaczcie, to jest bardzo ważne, od razu ten cień, wyciągając go do góry, tak jakbym chciała dosłownie tę kreskę przeciągnąć. I już tworzy mi się taki delikatny zarys tego, w jaki sposób ta kreska finalnie będzie wyglądała. Na tym etapie nie musicie tutaj skupiać się na ogromnej precyzji, dlatego że wszystko będziemy jeszcze doprecyzowywać. To ma tak naprawdę być tylko taki wyznacznik kształtu, jaki chcemy finalnie zbudować. A powiedz mi, Julka, ty tą kreskę robisz przy linii rzęs, czy troszkę niżej? Ten ciemniejszy cień aplikuję przy linii rzęs, ale właśnie kolejny ważny aspekt to jest troszeczkę później jaśniejszym cieniem rozdymienie tej kreski ku dołowi. Z tego względu, że jakby ta opadająca powieka na górze powoduje nam troszkę takie obciążenie i my chcemy zrównoważyć to obciążenie dołożeniem większej ilości intensywniejszej cienia właśnie na dole. Dzięki temu to oko wydaje się bardziej proporcjonalne. Także nie bójcie się tutaj zjechać niżej. Tak naprawdę fajnym wyznacznikiem jest też później to, jak wytuszujemy rzęsy, dokąd te rzęsy nam sięgają i możemy sobie jeszcze zawsze dołożyć później tego cienia. Na ten moment zostawimy ten element dolnej powieki i przejdziemy na powiekę górną. I tutaj kolejna ważna kwestia. Jeżeli powieka jest schowana, to warto ją uwypuklić, uwydatnić i z tym poradzą sobie świetnie cienie rozświetlające. I ja nałożę tutaj taki kremowy, rozświetlający cień, który będzie stanowił dla mnie bazę na całą powiekę. I nakładasz tylko na ruchomą? Nakładam na ruchomą powiekę większą ilość tego produktu i rozklepuję palcem, rozcierając tak naprawdę na całej powierzchni, żeby nie było żadnych załamań kolorystycznych. Zarysowuję sobie teraz delikatnie załamanie powieki, łącząc z tą kreską, którą zrobiłam przed chwilą. I tutaj bardzo fajna wskazówka jest też taka dla osób, które właśnie mają opadającą powiekę, że aby to modelowanie było tak naprawdę widoczne, warto je zrobić na otwartym oku, patrząc po prostu na wprost do lusterka. Wtedy widzimy, gdzie ten cień powinien się znaleźć i kreujemy sobie tak naprawdę ten nasz oczekiwany kształt oka. Teraz przejdziemy do malowania kreski, czyli tego, o co tak naprawdę nam dzisiaj chodziło. I do tego użyję kredki, mojej ukochanej w takim przepięknym brązowym kolorze. Jest to fajna alternatywa właśnie dla klasycznej czerni. I zobaczcie, tutaj skupimy się na tym, żeby ta kreska na górnej powiece była praktycznie niewidoczna. Dlatego to, co ja zrobię, to tę kredkę wtłoczę między rzęsy i na górną linię wodną. Dzięki temu zagęszczę rzęsy i wykreuję takie delikatne zarysowanie właśnie linii. Tę samą kredkę nakładam też na dolnej linii wodnej i linii rzęs. I kolejny krok, jaki zrobię, to delikatnie właśnie znowu wyciągnę tę kredkę na zewnątrz, przedłużając właśnie tę linię wodną. I tutaj łączę bardzo niewielkiej ilości z górną linią rzęs. Zobaczcie, tutaj nie musi być ogromnej precyzji i ważne, by nie narysować jej zbyt długiej, dlatego że za moment przy pomocy pędzelka będziemy jeszcze wyciągać ten kształt. Teraz przechodzę do pędzelka i tym pędzelkiem
przy pomocy tej samej kredki, nie dokładając już produktu, po prostu rozciągam te linie. I teraz jeszcze dokładam tę kredkę na całą linię wodną dolną i będę rozcierać jej granice przy pomocy ciemniejszego cienia, żeby stworzyć właśnie efekt subtelnego rozdymienia. Jednym z moich ulubionych trików, Ania, jeszcze przy malowaniu kreski jest nabieranie odrobiny takiego kryjącego korektora i płaskim pędzelkiem zawsze sobie ten kształt od spodu jeszcze delikatnie doprecyzowuję. Dzięki temu ten makijaż po prostu wygląda bardziej czysto i tak nieskazitelnie. Czyli od dołu korektorem tuż przy kresce. Dokładnie. Mhm. Ważne, żeby to była bardzo mała ilość, żeby dobrze rozetrzeć i rozblendować właśnie ten produkt. Dołożymy jeszcze więcej błysku na tą centralną część górnej powieki z tej przepięknej paletki i błysk nakładam palcem na centralną część oka. Delikatnie wyjeżdżam ku górze, żeby te drobinki były też widoczne po otwarciu oka. Rzęsy przed chwilą wytuszowałam poza kamerą i teraz kolejny trik na podkreślenie właśnie tego zewnętrznego kącika oka i wyciągnięcie tak naprawdę tego kociego kształtu, to jest przyklejenie rzęs. Ale co zrobić, kiedy mamy opadającą powiekę i ciężko jest nam się dostać po prostu do tej linii rzęs? Możemy te rzęsy przykleić od spodu. I dzisiaj pokażę Ci, Ania, właśnie jak to zrobić. Jest to bardzo proste i powiem szczerze, że ja najczęściej właśnie w ten sposób samodzielnie sobie rzęsy przyklejam. Fragment rzęs mam już posmarowany od góry klejem. Czekam chwilę, żeby ten klej zastygł, wtedy łatwiej będzie mi się on przyklejał do rzęs. Unoszę troszkę powiekę, patrząc do dołu i dosłownie przykładam do rzęs od spodu i przyklejona. Powiem Ci, Julka, że nic mi tutaj nie przeszkadza, że często przy noszeniu rzęs właśnie przyklejonych od góry jest tak jakby ciemniej od tych rzęs, że są bardziej widoczne dla oka, a teraz w ogóle ich nie czuję. Dokładnie, one są bardzo delikatne, nie widać przede wszystkim też tego miejsca klejenia, one się wtapiają zupełnie w nasze rzęsy, więc są też bardzo wygodne do noszenia. Ania, oko mamy już gotowe, za moment zobaczysz efekt, ale jeszcze wykończę Ci makijaż przy pomocy produktów Ilia. Ania, teraz tylko jeszcze mgiełka, zamknij oczy. I mogę Ci pokazać efekt końcowy. O, wow. Wow. I jak się czujesz w tej kresce? Powiem Ci, że pierwszy raz w ogóle ją widzę. Bo zwykle przy tego typu oku zawsze ona mi się po prostu załamywała i nie było jej widać w taki sposób pięknie wyrysowany, więc to jest coś... wow. No to teraz słuchaj, masz w postaci tutorialu na co dzień wskazówki. Mam nadzieję, że wykorzystasz je i będziesz po prostu częściej sięgała po tą kreskę na oku. Dzięki wielkie. Jestem pewna, że od dziś kreska na oku nie będzie stanowiła dla Ciebie problemu. I pamiętaj, trening czyni mistrza.